Cześć, hej, witajcie z tej strony Bartosz z Klocków. No i jak mówiłem, kilka godzin, no i zaczynamy otwierać już kolejną paczkę. Oczywiście gwiazdko odklejamy. No i próbujemy jakoś się dostać do środka, by zobaczyć, co tam się w środku kryje. Jeju, jak ja tą paczkę niszczę. No, ale już trudno. Okej. No. Zestaw 75091 Flash Speed. Bardzo, bardzo fajny zestaw, który bardzo mi się spodobał. Zestaw ma dwa droidy, dwóch żołnierzy Snabu, no i jednego tego Gungan. Tak się oni nazywali chyba. Niestety to nie jest Jar Jar, no ale trudno. Jeju, dużo ma w tych funkcji bawialnych ten secik. Zobaczmy jeszcze, ile ma woreczków. Widzicie, tu jest reklama Lego klubu, inna wizja o tym, że możemy umrzeć otwierając to pudełko. To jest zdjęcie z pierwszej strony pudełka, nazwy figurek. No i tyle. Dziwne, nie ma reklamy Lego Life'a, tylko jest reklama Lego klubu. A może to Lego Life? Nie, Lego klub. Okej. No i zobaczmy, ile to woreczko. Mamy jeden. No, całkiem grubiutka instrukcja, ale przynajmniej jedna. Drugi. No, oczywiście. Ja, serio? Dwie naklejki. Czy wy to widzicie? Dwie naklejki. Normalnie nie mogli zrobić na druków. Tylko dwie naklejki. Woreczek jest numer dwa. No i wow, trzy woreczki. Woreczek z numerem 1, woreczek z numerem 2 i woreczek z numerem 3. Więc całkiem dużo woreczków. No i instrukcyjka. Zobaczmy, co ona posiada. Całkiem fajne reklamy na początku. Jego chyba nie ma reklam na początku, odkąd pamiętam. Przynajmniej ja nie widziałem. Są na początku, ale za to nie ma z tyłu. Nie, są z tyłu, nie. Tylko nazwy. Nie, reklamy zestawu też. A to ci proszę niespodzianka. No i w jakich secikach można dostać jakie minifigurki? No to klaska. Więc to by było już na tyle. Oczywiście dalej mamy maraton Lego Star Wars, więc to by było już na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba, więc piszcie komentarze, lajki, subskrybujcie, wciągnijcie i zobaczymy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć! I z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam dużo zdrowia, szczęścia, radości i wszystkiego, czego sobie życzycie. I wspaniałych prezentów. Jak jesteście LegoTuberami, to wspaniałych klocków i wspaniałych filmów na polskim LegoTubie. I udanej kariery. Więc to było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.